Siemano mordeczki. Wiele z Was prosiło mnie, żebym przybliżył wam, ile kosztowała mnie odbudowa po wypadkowej hondy cbr 600 rr którą zajmowałem się na początku tego roku. Doczekaliście się i właśnie w tym odcinku przedstawił Wam wszystkie koszty związane z tą operacją. Jeśli to oglądasz, to zanim zaczniemy, proszę Cię tylko o zasubskrybowanie mojego kanału. Jeżeli chcesz zrobić dobry uczynek na święta, to masz teraz na to szansę. A jak gdy tylko zobaczę kolejną nową subskrypcję, wrzucę kolejne ziarenko ptaszkom do karmnika w ogrodzie. I jedna subskrypcja. To jeden zadowolony ptaszek, więc zaczynajmy. Jeśli oglądasz mnie na bieżąco, to na pewno wiesz, że kupiłem na początku roku Hondę CBR 600RR z 2004 roku po solidnym dzwonie, ale Bogu dzięki z nienaruszoną ramą. Za wrak zapłaciłem 7000 zł i kupiłem go po znajomości, więc nawet nie pojawił się na sprzedaż w internecie. Przywiozłem go do siebie, co kosztowało mnie wypożyczenie przyczepki i trochę paliwa, czyli jakieś 70 zł. Po chwili wpatrywania się w rozbity motocykl, zabrałem się za jego rozbieranie. Jak widziałeś na filmiku, sporo rzeczy było zniszczone, więc musiałem wszystko rozebrać i najpierw dokładnie obejrzeć. Po wszystkich diagnozach i gruntownych oględzinach, zacząłem kupować części i wszystko samemu składam do kupy. Tak więc odpada mi koszt robocizny, który w tym wypadku na pewno sprawiłby, że na odbudowie straciłbym sporo siana. Po zdjęciu plastików okazało się, że niestety miska olejowa jest roztrzaskana, więc po kilku kilkudniowych poszukiwaniach udało mi się upolować sprawną, niespawaną miskę do tego modelu za 140 zł. Następnie dokupiłem olej za 112 zł i filtr oleju za 32 zł. Zanim założyłem miskę, obejrzałem dokładnie dekle silnika, które nie wyglądały zachęcająco, a gdy zdjąłem uszkodzony dekiel, obawy potwierdziły się i okazało się, że jest pęknięty. Tak więc zakupiłem używany w dobrym stanie za 150 zł. Wszystkie koszty podaję już z ewentualną dostawą do domu. Niestety dekil, który kupiłem był w fabrycznej powłoce, więc musiałem go wypolerować, żeby pasował do reszty motocykla. Wyszło to nie najgorzej, a graty do polerowania kosztowały około 30 zł. Do tego dokupiłem też kwas fosforowy za 55 zł z zamiarem wytrawienia dekla przed polerowaniem, ale niestety niewiele to pomogło. Słaby ze mnie chemik, ale zabawa i obcowanie z silnymi chemikaliami dodały trochę adrenalinki. Po polerce przyszedł czas na składanie dekli. Dokupiłem masę uszczelniającą Dirko, taki silikon do silników za 28 zł. Poskładałem cały silnik, zalałem olejem i uruchomiłem, jak widziałeś na filmiku. Gdy okazało się, że silnik działa dobrze i jest sprawny, zdecydowałem, że odbudowujemy Hondę do końca i będzie znowu jeździć. Znowu dałem się na poszukiwania części wotła internetu, a żeby redukować koszty, co tylko mogłem, kupowałem używane. Kupiłem koło tylne za 350 zł razem z tarczą i zębatką oraz dobrą, bezpieczną oponą. Całe koło założyłem od razu po wyważeniu na motocykl, zmieniając jedynie zębatkę i tarczę na moje ze starego koła, bo były w bardzo dobrym stanie. Natomiast starą felgę oddałem na złom, a po wypadkowo oponę wyrzuciłem. Stare Felgi oraz inny złom z tego motorka przyniósł cashback w wysokości 50 zł, a stare plastiki, które sprzedałem jeśli tylko nie były uszkodzone czy połamane, zwróciły mi około 300 zł. Po założeniu tylnego koła zacząłem szukać przedniego, ale nie było łatwo i łącznie polowałem na nie około 2 miesiące, z uwagi na to, że nie mogłem trafić sprawnego, nieskrzywionego i niepękniętego taniego koła w internecie. Online były jedynie dwie sztuki w pieniądzach rzędu 1500-2000 zł. Finalnie po dwóch miesiącach kupiłem koło z minimalnym biciem za 500 zł wraz z oponą. Następnie oddałem je do prostowania do zakładów Tomaszowi Mazowieckim za 80 zł. Prościutkie koło założyłem na motocykl i wreszcie można było go przepychać z miejsca na miejsce, ale o jeździe nie było jeszcze mowy, bo nie miał hamulców. Tak więc wziąłem się za układ hamulcowy, kupiłem klej do plastików za 23 zł, aby naprawić uszkodzone przelotki plastikowe przewodów elastycznych. Dodajmy do tego płyn hamulcowy za 10 zł, oraz używany oryginalny przewód elastyczny za 7 zł. Niestety uszkodzona była także pompa hamulcowa, ale znalazłem używaną w dobrym stanie za 4 dychy. Skoro moto było już na chodzie i stało na kołach, rozpocząłem poszukiwania plastików, żeby jako tako wyglądało. Starych nie opłacało się ratować, więc je sprzedałem jak leżały. Początkowo chciałem kupić nowe chińskie plastiki z uwagi na dobrą cenę, fajny wygląd i mnogość opcji kolorystycznych, ale w komentarzach na Facebooku odezwał się do mnie chłopak, który miał na sprzedaż cały komplet używanych chińskich plastików oraz parę dupereli, których potrzebowałem, takich jak klipon i set prawy. Dogadaliśmy się na 450 za te graty. 450 zł to była mega atrakcyjna cena, tak mi się wydawało. O ile klipon i set pasowały, o tyle okazało się, że plastiki są od modelu 2006 i nie pasują do modelu z 2004 roku, który ja miałem. Tym sposobem niepotrzebne plastiki sprzedałem za 650 zł, co bardzo mnie ucieszyło i dało dodatkowy fundusz na nasze prace. Finalnie Hanka otrzymała chińskie nowe plastiki, które zamówiłem na AliExpress i zapłaciłem za nie 1553 zł oraz dodatkowe 500 zł złotych cła i watów w urzędzie celnym, gdy paczka już przyszła do Polski. Za 78 zł dokupiłem na ali także klamki hamulcowe, które były bardzo ładne, a trwałość takich klamek już sprawdziłem w innym moim motocyklu i byłem mega zadowolony. Do końca zostało niewiele. Dokupiłem stelaż przedni na czachę, za który zapłaciłem 165 zł i był to nowy element z gwarancją, ładnie wykonany i pasował jak trzeba. Tym sposobem dobrudnęliśmy do końca. Honda była poskładana, gotowa do jazdy. Zacząłem nią jeździć i zrobiłem kilkaset kilometrów. Wyglądała pięknie w chińskich plastikach i szczerze powiem, że ludzie na ulicy również aprobowali jej wygląd. Głównie za pośrednictwem kciuków pokazywanych na światłach, zachęceń do przejazdów lub ostentacyjnych spojrzeń na parkingach. Motorek fajnie się prowadził i nie zauważyłem żadnych powypadkowych mankamentów. Niestety z racji, że się starzeję i zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności jako ciąży na użytkowniku drogi poruszającym się z prędkością o 260 km h postanowiłem, że Honda mnie nie opuści w zamian za kupkę zielonych banknotów, jako że minęło już około 7 miesięcy od daty zakupu i nie musiałem płacić podatku dochodowego przy sprzedaży. Honda powędrowała do nowego kupującego za 12,5 tysiąca zł. Jest to w miarę średnia cena jak za ten rocznik i egzemplarz, ale chińskie plastiki i powypadkowa historia rekompensowała obecność dokumentów rejestracyjnych na kategorię A2. Uprzedzając pytania kupujący wiedział o wszystkich historiach związanych z tym motorkiem, oglądał wszystkie filmiki i dwukrotnie oglądał motocykl na żywo z różnymi mechanikami oraz nim jeździł z plastikami, a potem bez. Pod koniec odbudowy właściwie pośpieszał mnie, żebym jak najszybciej sprzedał mu motorek. Niestety po zakupie okazało się, że nie był do końca zadowolony, co argumentował tym, że przed sprzedażą nie wymieniłem świec, a opona, jak to powiedział jego mechanik, nadaje się do śmietnika, czego kompletnie nie rozumiem, bo opona była kupiona inna, nie ta wypadkowa. Miała mnóstwo mięsa, dobrze kleiła i była z 2016 roku, czyli 3-letnia, więc jeszcze do jazdy na 1-2 sezony w moim odczuciu. Niestety, przy tej sprzedaży, zderzyłem się z rzeczywistością polskiego kupującego, czyli osoby wymagającej nowego motocykla używanego za piątą ceny nowej salonowej sztuki. Zraziło mnie to strasznie do takiej mechanikowej dłupaniny, zwłaszcza, że kupujący wiedział o totalnie wszystkim, co związane z motocyklem, i oglądał go wnikliwie. A ja nie jestem mechanikiem, tylko pasjonatem motoryzacji, więc wszystko mogłem robić tak jak umiałem, ale nie mogę tego nazwać profesjonalizmem. Tak czy siak, nie bałem się przetestować prędkości maksymalnej, bo wszystkiego, jeśli chodzi o stan techniczny, byłem pewny. Przykro, ale takie życie. W efekcie po odbudowie i sprzedaży zostało mi, jeśli dobrze policzyłem, 2207 zł, które w całości wydałem na części BMW. Do BMW. <noise> Teraz wiecie już wszystko o odbudowie Hondy i wszystkich kosztach z tym związanych, więc zamykam ten temat. Ale jeśli ktoś miałby jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. A chętnie odpowiem w następnym filmie. Miło mi, gdy zostawiacie pod filmami dużo łapek w górę. Zwłaszcza, że trochę napracowałem się przy stworzeniu tego odcinka. Jeśli jakimś cudem wpadnie tutaj 100 tysięcy wyświetleń, to będzie to piękny prezent na święta od Was. A ja życzę Wam wesołych, spokojnych świąt, a na drogach przede wszystkim bezpieczeństwa i braku wypadków. Oby żadna sarna wam z lasu nie wybiegła, a podczas upalania nie trafiła was ręką ludzką rzucona cegła. Pozdrowienia i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć mordeczki.